Na razie mam swoją PS4 od Piotra, masę gier do ogrania, więc myślę, że PS5 wyjdzie, 500 razy już wyjdzie PS6 i ja może dopiero wtedy się nad PS5 zastanowię. Dobra. Znalazłem kilka pocisków do rewolweru i chyba wolę ich użyć i tego rewolweru. On jest trochę cieńszy od tego pistoletu, a pistoletu jest mi zwyczajnie szkoda. Jori, witam serdecznie. Jak tam dzionek minął? Pewnie jak wszystkim, no, powolutku. See that? Wyspałem Get się. back. Okej, odsuńmy się. Odsuńmy się, halo! Młoda damo! Teraz. Właśnie. Zaraz dostaniesz gwoździem w czoło i się skończy. No. Niestety. Gówniaki te latają pod nogami. Ale nie zauważyłem tego pręta. Jakby Joel nic nie powiedział, to bym się na niego wpierdzielił z pełną prędkością. Stay close. Dobra, tutaj nam każe wyjść przez drzwi. I. O, jest jakaś szuflada. O, dzień dobry. Jeszcze więcej amunicji do rewolweru. Czemu nas tak uzbrajają? Coś tu śmierdzi. W grach z tamtych czasów, kiedy dostawaliśmy dużo apteczek, dużo wszystkiego, to zawsze śmierdziało jakąś potężną walką z mlaskaczem pewnie. Damn it, Bill. What just happened? Another one of Bill's stupid traps. There, that fridge, it looks like that's a counterweight. Okay. Trochę to było głośne, więc wcale mi się nie zdziwił, jakby zaraz tutaj się pojawił jakiś biegacz. Cut that rope and it'll bring me down. On it! Aha, idą. Shit, here they come. Teraz już wiemy, dlaczego tak nas uzbrajali. Teraz już wiemy, po co tyle tych naboi. No przecinasz! O, trafiłem. Chyba mamy nieskończoną ilość amunicji. Tak mi się wydaje. I co, gówno to dało? O, dzięki. Damn it. Come on. Running. Just hurry. Kurde, to nie jest takie łatwe. Ellie, they're getting close. Oj. O Jezu. Finally. O kurde. O, siema Bill. A, po prostu wiejemy, tak? Okej. Okay.
Dobra, niech Bill marnuje amunicję. Czekajcie, jeszcze nie zlutowałem wszystkiego. Okej. No i moją ulubioną rurkę zepsuje przy ściemie. Cholera. O, kij baseballowy. Dawaj, wbijaj. No właśnie. Wiem, Jori, dlatego gram w jedynkę. Ellie. Hey, what are you... Joel? Bill! What are you doing? Bill! Turn around and get on your knees. Just calm down a second. Turn around All right. and get on your knees! Don't test me! Just take it easy. Any bites? No. Anything sprouting? Oh, God damn it, I'm clean! If I see so much as a crack. Ow! Stop! Son of a bitch! You done? Am I done? You come into my house, you set off all my traps, you damn near break my shooting arm. Who the fuck is this punk and what's she doing here? I am none of your goddamn business, and we're here because you owe Joel some favors. And you can start by taking these off. I owe Joel some favors. Is this some kind of joke? I'll cut to the chase. I need a car. Well, it is a joke. Joel needs a car. Well, if I had one that works, which I sure as hell don't, what makes you think I'd just give it to you? Huh? Yeah, sure, Joel, go ahead. Take my car. Take all my food, too, while you're at it. By the looks of it, you could lose some of that food. Listen to me, you little shit. No, fuck you! You handcuff me! I need you to shut up. Dobra jest. Right. Jak ma 14 lat i takie teksty i zagrywki, to jest dobra. Actually, Bill, they are. No matter, because I don't have a car that works. But there is one in this town. Parts. There are parts in this town. Meaning that you could fix one up. All right. If I'm gonna do this, there's some gear I'm gonna need. All right. It's on the other side of town. Now you help me go gather it, and maybe I can put something together that runs. But after this, I owe you nothing. That's fine. A couple of days from now, we'll probably be dead anyway. Good. Follow me. Whole goddamn town's booby-trapped. Best stay right on my ass. Can't miss it. Knock it off. Nie to powiedziała, ale też dobra. Whatever supplies you may want or need, I suggest you grab them. Thank you. No i jest moja rureczka. Dobry. Okej. Okay. To bierzemy oczywiście mapa Billa. Zobaczmy. Trap. Nest. Konwoj. Barricade. O, super mapa. Safe tam było. Tędy przybiegliśmy. Tutaj nie można iść. Powiedział, że cokolwiek potrzebujemy, to żeby to brać. No to bierzemy po kolei oczywiście. O, jest ta notatka, która przyświtywała przez murek, widzicie? Nie wydawało mi się. Muszę pamiętać o wypędzeniu zarażonych spod ogrodzenia. Po raz trzeci w tym miesiącu tak wielu z nich gromadziło się przy ogrodzeniu i przewracało je. Oczyść ogrodzenie. No i żeś nie oczyścił, typie, bo prawie nas zeżarło. Tak się składa. Najważniejsze jest to,
że podczas tej akcji wiszenia do góry nogami nie traciliśmy amunicji. To jest w ogóle hit. Dobra, co tu jeszcze można ukraść? Znaczy pożyczyć. Okej. Trochę mnie boli to, że nie mam już strzał do łuku, bo nie ukrywam, żebym sobie strzelił trochę z łuku, ale z łuku jestem cienki bolek, więc nie wiem, czy to dobry pomysł. Co się lampi? Hey, you know how to play this? Yeah, pretty badly, yeah. I always wanted to learn. Hey, Bobby Fischer, don't touch anything on that board. Bobby, what? Just let it go. Tak, tamta akcja musiała być zrobiona idiotoodpornie, inaczej nie byłoby szansy. Podręcznik szkoleniowy pozwalają ci na coś tam. Czytaj. Ostrzy, zwiększona trwałość ostrzy. Ostra krawędź, dobra. Tworzyć potężniejsze przedmioty. Teraz będę mógł tworzyć potężniejsze ostrza prawdopodobnie. Tutaj zaproponowaliście, żebym zmniejszył drżenie broni. Myślałem o tym, ale jednak trochę większa ilość zdrowia tak mnie bardziej uspokaja. Czuję się pewniej. Nie ma tego zdrowia nie wiadomo jak dużo, bo cały czas mam go mało. Ale myślę, że drżenie sobie zwiększymy później. Znaczy zmniejszymy właściwie. Don't leave the door open. I got it. We have to cross to the other building. Up the stairs. Let's move it. Dobra. Akurat mogę to zrobić w sumie. What you should have done, but just left them back there. Dobra. I zobaczmy. Yeah, he's one of a kind. Ej, faktycznie, nie wiem czy pamiętaliście, ale jak wcześniej szedłem, to mój wskaźnik celności to praktycznie o tako latał, nie? O tako na boki takie V robił. A teraz nic, no. Cały czas praktycznie jest w tym samym miejscu. A jak stoję, to już w ogóle. Może dlatego nie trafiałem. Siema Myrix, witam serdecznie. Dobra, czekajcie, on tak idzie w miarę powoli. Czyżby to sugerowało, że możemy sobie tutaj eksplorować? Chyba tak. Ale koleś się tu urządził, nie? Notka o łowcach. Zauważyłem grupę łowców, która podeszła niebezpiecznie blisko miasteczka. Na szczęście zostali przegonieni przez kilku zarażonych. Ku pamięci porozmieszczać więcej znaków ostrzegawczych. Muszą wiedzieć, że z tobą nie ma żartu. Okej. Coś tu jeszcze? No. Okej. Kolejne drżenie za 100 pastylek. Także jeszcze trochę pastylek przed nami. What kind of trouble are you in? Where the hell's Tess? It's just a job. Simple drop off. What are you doing? That little brat? Haha, fuck you too. Dobra jest. You know, I hope you know what you're doing. Are you kidding me with this guy? So where are we going, Bill? I have the safe house. More of an armory. Wait, I thought we were gonna fix up a car. We? You know how to fix a Bill, car? Just... That's like I said, what I need's on the other side of town. Now that side I don't ever go to because it's filled with infected. So we're gonna need more guns. Okej. Okay. Więcej spluwek, zawsze spoko. Chociaż w sumie i tak już mam sporo tych spluwek. Dwa pistolety. Jeden karabin, łuk. No, łuk taki sobie jest. To jest tylko na takich właśnie, o, gdzieś tam stoi se zombiaczek, widzę go,
Mogę sobie w niego na spokojnie wycelować. O, wiedziałem, żeby nie używać apteczki. Czy kij baseballowy jest lepszy? Nie, moja rureczka jest najlepsza. Załatwiłem tą rurką chyba 3 zombiaków. Łącznie z tym pierwszym, co padł na strzała, no to 4. Także naprawdę jest genialna ta rurka. O. Słychać dużą ilość zombie. Inside. You didn't answer my question about Tess. I mean, I thought the two of you were inseparable. She's busy. Yeah, sure. Busy. O. Tak się złapała. Sounds to me like might be trouble in paradise. Yeah, something like that. All right, here we go. No, jeszcze się z niej tak leje. Nieźle, ale i tutaj miał nawet pułapkę w oknie. Spryciula. So, why don't you fix one of these cars? Oh my god, you're a genius. I mean, the whole time, why on earth hadn't I thought about fixing one of these cars? Okay, don't be a dick. Their tires are rotted and their batteries are dead. Are you done? Can't even begin to think what the inside of the engine blocks look like. Only ones making new car batteries are the military. God damn it! Infected! Lock and load. No i co, bijemy się z nimi? No tak. Headshot. Pa, piąchami w tego. Przecież się nie da. Oszukali mnie. Bartosz się uczy strzelać. Nice. All right. You gotta check the barricades again. You neglect the simple shit and now you're paying for it. You know what that means? Taking all the supplies from the warehouse. Okay. And into the well, now he's talking to himself. Then, take Bill, Joel, this way. No dobra. Trochę mi się nie podobała ta akcja, bo w sumie czułem się bezpiecznie z tym kolesiem, a on tak średnio walczy. Zombiaki na niego biegły, a on sobie spacerkiem, cyk, cyk, cyk. Nawet nie wyciągnął gnata. Podbiegł do niego ten zombiak, złapał go. Musiałem stracić moją ulubioną rurkę. Zawiodłem się. Ale że tego klikacza, nie tego akurat, tego klikacza któregoś tutaj, co... O, patrzcie, znowu w szmaticzku. No i co? Mam tego full. Będę musiał coś użyć w końcu. Ale dwa czy trzy razy klikacza z piąchy pocisnąłem, więc dziwne, że mnie nie zabił. Dobra, oni już poleźli, ale ja tutaj oczywiście jeszcze pozaglądam w zakamarki. Sporo tutaj leży cegieł, jakiś butelek. Może lepiej było tymi cegłami naparzać ich, tak jakby stunować i później piąchą? Nie wiem. Fajnie, że na mnie czekają i nawet nic nie krzyczą. You picked a hell of a place to hold up, didn't you? You know, as bad as those things are, at least they're predictable. The normal people would scare me. You of all people should understand that. What does that mean? Nothing. Are you sure that gate's gonna hold them? Well, I locked it. They don't have a key. Dobra, jeszcze tutaj zajrzymy. A tutaj jest... O! Woda. No i co? No i co? No chyba użyję jednej apteczki i zrobię nową, no bo... No bo co? Mam prawie full życie z drugiej strony. Dobra, wolę mieć chyba jedną apteczkę niż...
Podnieść te pół szmatki. Aha, czyli jak klikacz szarżuje, to można mu przywalić z piąchy. Okej. Czyli wychodzi na to, że nie można ich tak jakby chwycić gołymi rękami bez posiadania ostrza. Ciekawe, czy u Billa był ten stolik do tworzenia, do ulepszania, bo już mam sporo tych kółek zębatych. You don't touch anything. And you close the door? Ten pewnie ma tu jakiś schron albo kurde jakieś zapasy na nie wiadomo ile lat pozbierane z całego miasta. Let's gear up. What? I need a gun? No you don't. Joel, I can handle myself. No. Just stay here. It's fine. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. O, takiego shota mi daj. Dawaj go. Is Tess okay with this suicide mission? Daj go. It's actually her idea. Really? Well, the broad's not as smart as I thought she was. But, fuck her. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing, let her find her own way. But let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. A partner. Somebody I had to look after. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. So you ma dwa szoty. Będziemy mieć jednego. And I realize it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. Hey! What I say to you when we walk down the steps? What I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. God damn it. You keep babysitting long enough and eventually it's gonna blow up in Bill, your face. Can we please just get on with it? Here. Yeah. Let's get on with it. Dawaj szota. Dawaj szota. Mamy szota. Oh yeah. Nowa broń. Strzelba. I już mi się podoba. Zaczyna ta gra. Bo teraz jak będę ulepszał bronię, to co będę na pewno ulepszał, to jest właśnie moja strzelba. Bo strzelby akurat bardzo lubię, bo są mordercze. Strzelba to jedna z moich ulubionych broni w RDR 2. Tam też jest mega zabójcza. Więc myślę, że tutaj też będzie gitara. Zobaczę jeszcze, czy ja mam strzelbę ustawioną. O tak. Zobaczmy. O kurde, nawet nie trzeba celować za bardzo. Ma taki gigantyczny celownik, że na bank trafi. Tylko pewnie z bliska, prawda? Czekajcie, rozejrzę się. No właśnie, straciłem moją super rurkę, więc muszę wziąć jakąś badziewną deskę. Pójdziemy jeszcze na górę, zobaczymy. Myślę, że tu będziemy bezpieczni, nie? Też tak wam się wydaje. O kurde, ile tu jest pięter, słuchajcie. Ale to jest chyba ten kościółek, który widzieliśmy w oddali. Myślę, że Bill może mieć tutaj stoliczek do tworzenia przedmiotów gdzieś. Zero fantów. O, jest coś.
Grupka biegaczy aktywowała większość bomb na południu miasteczka. Trzeba zrobić kolejną rundę. Nie zapomnij oznaczyć na mapie wszystkich bomb. No właśnie. Tutaj jest chyba... To jest chyba Mołotow. A nie, to woda. Też się przyda. Dobra, myślałem, że będzie tutaj więcej rzeczy. Ale mamy jeszcze jedno piąterko, więc nie traćmy nadziei. Aj, dupa. Nie ma. O, Avonlea. Czyli Avon. Witam serdecznie. Fajnie, że jesteś z nami. Niezmiernie się cieszę. Jak widzisz, ogrywamy The Last of Us. Okej. Chyba tu nic więcej już nie ma. Sprawdziliśmy tą miejscówkę dosyć dokładnie. Poszukamy jeszcze stoliczka. Myślę, że Bill na bank ma tutaj stoliczek do tworzenia. This is a nail bomb. You gotta be really careful. This thing blows, it shreds anybody standing nearby. Yeah, I've seen your handiwork. Pretty good, huh? Gdzie ją włożysz? Ciekawy jestem bardzo, gdzie on ją schowa. Jestem mega ciekawy. Potężne ładunki wybuchają, gdy przeciwnik się zbliży. Miny pozwalają skutecznie się bronić oraz atakować. Wciśnij L2, aby rzucić minę po łuku, lub R2, aby umieścić ją w wybranym punkcie. Bomby, które nie zostały zdetonowane, można podnieść. Nice. A, do tylnej kieszeni. I assume they're out looking for supplies. I mean, you'd be amazed at the shit that they overlook. Anyway, a few months back, they were rolling through and they get overrun by this horde of infected. They were all over the truck. It plows right in the side of the high school. Still sitting there with the battery in. So we take that battery and we put it in another car. Bingo! I wanted to get it, but it seemed too dangerous with all the infected on that part of town. But fuck it! Joel needs a car! Hey, what if it's damaged? Nah, those trucks are like tanks. Just sitting there. Actually, my work. O, jest stoliczek. Wiedziałem, że będzie. A, już chyba podniosłem wszystko, co się da. Jeszcze tylko ten kącik mi został. Znaleziono narzędzia poziom pierwszy. O, jest strzała. Ekstra. Łuk to będzie pierwszy, co zużyjemy, bo jest chyba najcieńszy w całym naszym tutaj asortymencie. I tam znowu leżała szmatka i woda, których nie mogę użyć. Myślę, że użyję sobie tej apteczki i zwyczajnie podniosę te rzeczy i stworzę sobie nową apteczkę. Przynajmniej zacznę z, powiedzmy, o, nożyczki. W takim razie stworzymy... może ulepszymy tego kijaszka, którego mam. Nie jest najlepszy, ale zawsze to coś. Albo stworzymy sobie ostrze. Dobra. Okej. Mówię, zawsze to zaczniemy z pełnym jakby zdrowiem, prawda? Okej. No i jeszcze tutaj ten stoliczek. Stoliczku, nakryj się. I co my tu mamy? Kabury na broń, długa broń. Po co mi to? A, chyba wiem, bo tak jak widzieliście, rewolwer, a chociaż nie. Żeby zmienić pomiędzy rewolwerem a pistoletem, albo między strzelbą a karabinem, musi tak jakby kucnąć do swojego plecaka. A wydaje mi się, że jak stworzę sobie tutaj nową kaburę, to on będzie mógł ją po prostu pyk, 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 pyk podmieniać tak jak cegłę i tą puszkę z gwoździami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Patrzcie, tutaj będziemy mieli jeszcze trzy inne bronie. Zobaczmy, co możemy zrobić ze strzelbą.
zmniejszyć jej szybkość przeładowania albo zmniejszyć jej odrzut. Myślę, że zrobimy i to, i to. Tylko pytanie. A, nie zrobimy tego i tego, bo mam tylko jedne narzędzia. Więc muszę zrobić to mądrze. Zasięg, szybkość naciągu. Przeładowanie, pojemność, luneta. Olera, to mnie teraz tutaj mają. Nie, wezmę sobie... no właśnie, tylko teraz którą? Czy karabin, czy... Chyba będzie pistolecik lepszy, bo z niego jednak będę częściej strzelał. Dobra. I co teraz? Narzędzi... Już nie mam. Chociaż nie, patrzcie, cały czas te narzędzia mam, więc one mi się nie zużywają. Wychodzi na to, że po prostu jak już wskoczyłem na ten pierwszy poziom narzędzi, to już na tym pierwszym poziomie pozostaje i spoko, mogę tutaj sobie na nim być. Więc sobie tutaj zaszalejemy. W łuk w ogóle nie będę szedł, w ogóle, to jestem 100% pewny. Być może będę chciał pójść w lunetę do karabinu. Nie wiem po co mi, ale stać mnie, więc sobie zrobię. 4 na poziomie 4 dopiero później. Mógłbym tutaj jeszcze sobie to zrobić, wcześniej o tym nie pomyślałem. Zobaczcie, im brakuje jednego kółka zębatego. Oj, Bartosz, ty jesteś jednak cieciem. Okej, o to chodziło, widzicie? Jest kaburka i możemy sobie tutaj teraz zmieniać pomiędzy pistoletami bardzo, bardzo szybko. Więc jak tutaj dojdzie nam druga kabura, to tak samo będziemy mogli między długą bronią. Very nice, very nice. Bardzo, bardzo fajnie. Okej, czy my jesteśmy już gotowi do drogi? Zostało nam jeszcze jakieś parę minut, 10-15, więc możemy jeszcze chwilę popykać.